Dzień dobry, witamy bardzo optymistycznie i bardzo słonecznie prosto z nad Siedleckiego Zalewu, by już za chwilę specjalnie dla Was połączyć się z archehotelami z całej Polski i tam sprawdzimy, jakie prognozy wydarzeń kulturalnych czekają na naszych gości. Oh yeah! Jak już wspomniałam na początku, u nas w Siedlcach doskonała pogoda, a sprawdźmy, co dzieje się w Łodzi. Halo, Tobako? Dzień dobry z Łodzi. Dzisiaj deszczowo, ale w dziale HSK humory dopisują. Przyszły tydzień to codzienne 100% obłożenia, egzaminy medyczne. Trzymamy kciuki za przyszłych lekarzy. Dzięki, Martyna. Ekipa Arche TV również trzyma kciuki za przyszłych lekarzy. A już teraz sprawdźmy, co dzieje się w Pile. Witamy optymistycznie z Piły. U nas słońce jeszcze w pełni. A jak słońce, to przede wszystkim zapraszamy na spacery. Jeśli chodzi o Piłę, to dookoła pełno lasów, pełno jezior, pełno rzek. W związku z tym zapraszamy przede wszystkim na grzybobranie i co najważniejsze, dla twardzieli, na morsowanie. Sezon rozpoczęty. Zatem zapraszamy do Arche Hotel Piła, gdzie pogoda zawsze jest optymistyczna. Na grzybobranie przyjadę choćby jutro, ale na morsowanie to mnie nie namówicie, dlatego już teraz uciekamy do Gdańska, by tam sprawdzić, jak idą prace remontowe. Cześć, witamy na budowie w Gdańsku. Pogoda za oknem nie rozpieszcza, ale wnętrza nabierają blasku. Znajdujemy się w naszym pokoju Superior, w którym jeszcze 20 lat temu była sala operacyjna, a teraz ten pokój już jest gotowy na przyjęcie gości. Super, będziemy u Was w listopadzie i zobaczymy, jak wyglądają te dawne sale operacyjne. A teraz już łączę się z Asią z Zamekianów Podlaski. Asiu, co tam słychać? Witaj, Aniu. Jak widać, u nas piękna złota jesień. Już dziś pragnę wszystkich serdecznie zaprosić na biesiadę z dynią na talerzu. Pomarańczowa królowa wedle przepisów tradycyjnych pani Danusi zagości w naszym menu. Muzyka, tance, zabawy, konkursy. To wszystko i wiele więcej. Wiele by tu opowiadać. Zapraszamy 30 października do Zamku w Janowie Podlaskim. Dzięki, Asia. Byliśmy u Was na Święcie Piwa. To i na Święto Dyni oczywiście też chętnie przyjedziemy, ale wcześniej sprawdzę, co dzieje się w stolicy. Filip, co przygotowaliście dla naszych gości? Witaj, Aniu, w hotelu Arche Puławska Resident w Warszawie. Chciałbym Cię zaprosić i Twoich znajomych w niedzielę na kolejną edycję brunchu dookoła świata. W tą niedzielę zaczynamy brunch tradycyjny polski od godziny 13 do 16. A dla najmłodszych mamy warsztaty kreatywne z naszą animatorką. Do zobaczenia. Dzięki, Filip. Puławska nocą to ciekawa propozycja, ale już teraz słyszę, że jest z nami Częstochowa. Dzień dobry, panowie. Cześć, Aniu, dzień dobry Państwu. Nowy tydzień zapowiada się równie intensywnie i interesująco w naszym hotelu, tak jak poprzednio. Ale najważniejszą rzeczą w nowym tygodniu jest nasza nowa karta jesienno-sezonowa, o której opowie nasz szef kuchni Mirosław Kała. Dzień dobry, witam Państwa. Zapraszam do degustacji naszej jesiennej karty, która jest pełna jesiennych smaków i kolorów. Zapraszam. Do zobaczenia w naszym hotelu. Ach, kusicie, panowie, kusicie, ale zanim się dam przekonać, to sprawdzę jeszcze, co dzieje się w cukrowni Żnin, bo tam podobno szykuje się mega halloweenowa impreza. To prawda, Klaudia? Cześć, Aniu. Dzień dobry, drodzy widzowie. Zapraszamy Was serdecznie do spędzenia najstraszniejszego weekendu w roku w cukrowni Żnin. Już w ostatnie dni października przeniesiemy Was w mocno halloweenowy klimat, a główną rolę będzie odgrywała oczywiście Dynia. Co dla Was przygotowaliśmy? Między innymi upiorne drinki w barze Wirownia, ognisko z pieczeniem kiełbasek i żadnym winem, nocne kino dla najmłodszych, a wspólnie ze mną będziecie mogli dać się po niej wyobraźni na kreatywnych dyniowych warsztatach dla całej rodziny. Do strasznego zobaczenia. Tak jak przeczuwałam, nie dość, że świetna zabawa, to brzmi strasznie pysznie. Ale teraz znowu przenosimy się do stolicy, bo tam krakowska i geologiczna. Halo, Lolita?
Cześć Aniu. Ach, ta polska złota jesień akurat dziś nas nie rozpieszcza, ale na geologicznej zawsze optymistycznie. Dzięki naszej ofercie jesienny weekendowy hop nasi goście mogą zwiedzać Warszawę za dnia, a wieczorem bawić się, czytać książki lub relaksować w naszym lobby. Świetny pomysł, Lolita. Biorę chłopaka i ruszamy na Warszawę, ale jeszcze ciekawa jestem, co u Twoich sąsiadów na Krakowskiej? Witaj, Aniu. Jesień nie musi być wcale szara i góra, ale może też być bardzo optymistyczna, nawet przy takiej gorszej pogodzie jak dzisiaj. Warszawska złota jesień dodaje wiele uroku atrakcjom i warszawskiej architekturze. Spacer przez łazienki królewskie zyskuje dzięki kolorowym liściom. My polecamy wieczorem koncerty Unemployed Lovers oraz ciepłą, aromatyczną herbatę i ciasta wypiekane w naszej cukierni. Dzięki. Ciepłej herbaty nigdy nie odmawiam, więc na pewno podróżując po całej Polsce z ekipą Arche TV zajrzymy do Was na jesienną herbatę i jeszcze połączymy się z Lublinem, bo tam Agata jak co tydzień z pewnością przygotowała dla Was coś wyjątkowego. 30 października w naszym hotelu nie zaśnie nikt. Wspólnie ze Splat Film Fest zapraszamy do Arche Hotel Lublin na wieczór z filmami Kina Grozy. Oczywiście tematyka może być tylko jedna – horrory hotelowe. Dodatkowo nasza restauracja kulturalna przygotuje straszne przekąski, popcorn, piwo i poncz. Wszystkie szczegóły, harmonogram festiwalu, filmy na naszej stronie internetowej www.archehotellublin.pl. Strasznie zapraszamy! Mam nadzieję, że widzimy się w Arche Hotelach. Do zobaczenia!